literackie audiohistorie. Przystanek Ząbkowska. Podcast Archiwum Historii Mówionej Muzeum Warszawskiej Pragi. Dziś w praskich audiohistoriach rozwiniemy nieco temat sportu na Pradze, który poruszamy w słuchowisku GOL, dostępnym na stronie muzeumpragi.pl. Na muzealny apel, ogłoszenie, że nagrywamy wspomnienia, odpowiedział pan Wiesław Brengos. Od lat 50. do lat 80. uczył wychowania fizycznego w brudnowskich szkołach podstawowych. Miał niebagatelny wpływ na rozwój szkolnego sportu i młodzieżowych mistrzostw piłki ręcznej. Po skończeniu liceum pedagogicznego z wyróżnieniem sportowym, człowiek wszedł do Warszawy w miejsce, szkoła, stara szkoła, bo szkoła w 1938 roku budowana jako budynek nowy, ale sportowo nieprzygotowany. Boisko u gór, sala bez wyposażenia żadnego, ponieważ Niemcy tam mieli swój klub i zamieszkali, mieli po prostu kasyno. 54 rok, Toruńska 23, szkoła podstawowa numer 42. Po liceum, czyli jako 20-latek, zacząłem pracę na Warszawie, na Brudnie, na Anopolu, w środowisku kryminogennym, bo obok pozostałości przedwojenne, bo tam było 56 balaków wybudowano i element niepłacący za mieszkania, element kryminogenny, po prostu nie nadający się do środowiska grupowego, do tego wyrzucano właśnie z Warszawy tam. W tej chwili już po prostu to jest historia. Ja nie wszedłem jako WF, ja tylko nauczyciel od wszystkiego. Jedynie śpiewu nie uczyłem. No i po prostu w pewnym okresie wizytacja szkoły jest. Ja mam w którejś klasie, bo miałem 2 czy 4 godziny WF, a resztę to nic. Mam WF na holu, bo tam hole były. No i wizytator przeszedł, stanął z boku, popatrzył na tą lekcję, poszedł sobie. No i potem awantura w szkole, dlaczego ja WF-u nie uczę. No i po tej wizytacji po prostu mnie zabrano wszystkie lekcje, a dano mi WF. I od tego się zaczęło po prostu. Sala gimnastyczna, 18 na 9, sala gimnastyczna. Goła, bez kosza, bez ochron na szyby, co można zrobić? Obok, zaraz po wojnie, dookoła Warszawy były tak zwane ochronne jednostki wojskowe. I w pobliżu na Marywilskiej stała jednostka wojskowa. No i w tym czasie częściowo zaczęli to likwidować. I tam mieli oni po prostu salkę pod namiotem, no i tam drabinki były. No to i oni mi dali drabinki. W związku z tym fachowców, to do rodziców coś się zwracał. Słuchajcie, czy ktoś może pomóc coś w tym sensie? To ten. No i załatwiłem drabinki, ale przy okazji stoją stoły ping-pongowe. Będziecie zabierali? Te dwa nowe weźmiemy. To z dwóch stołów kosze, tablice do koszy. Salę wyposażyłem na potrzebne rzeczy. O piłce to można było pomarzyć. Piłki to były, jak to mówię, na wentyl, pompowane pompką po prostu. I jeszcze szyte. Nie takie gładkie, tylko po prostu na ten. Po dwóch latach i tak dalej zaczęły się ukazywać piłki po prostu normalne. Do kosza to dużo później przyszły piłki, tylko były po prostu piłki skórzane. Boiska nie ma, gruzy. To trzeba po prostu, zresztą to opisałem te rzeczy, gruzy. A ponieważ kotłownia na miejscu wysypywali żużel, to z tego żużlu stopniowo bieżnia. Rodzice mi pomogli zrobić skrzynię na skok, skocznie, piasek, a tam się taczkami wyraziło piasek. I tak stopniowo człowiek bazę swoją przygotował. Proszę sobie wyobrazić, że ja tam zrobiłem lodowisko. Następna sprawa, sprawy po prostu natryski, higiena. Ponieważ zorientowałem się, że tylko by w Kopaną grali, tylko to było modne, Kopaną. W związku z tym postanowiłem, mimo że sam
nie grałem i po prostu nie byłem zaangażowany, zainteresowany prowadzić piłkę ręczną, bo nie potrzeba dużej przestrzeni do ćwiczeń, nie potrzeba ogromnego boiska. To na te małe salki i na tym boisku po prostu zacząłem prowadzić. Początkowo młodzież buntowała się. I z tą piłką ręczną potem co gdzieś trzeba wyjść, pokazać się. Między szkołami był prowadzony cykl po prostu zawodów. Międzyszkolne zawody sportowe. Centralnie opiekował się Szkolny Związek Sportowy. Był centralny, był wojewódzki i był dzielnicowy. I Szkolny Związek po prostu dopłacał do tego, a oprócz tego w tych zawodach Haszek uczestniczył jakieś wyniki już wysokie na szczeblu wojewódzkim, to były organizowane obozy sportowe. I teraz z tamtego środowiska parę osób prowadziłem do pierwszej ligi. Albo do AZS-u warszawskiego, albo do Skry Warszawy. Chońska, Ewa, Maciołek, potem Lipiński, Ogonowski i tak dalej, po prostu są na listach jako pierwszoligowcy. Początek lat 70. to przeprowadzka do nowej szkoły. Brudno się rozbudowało i tak dalej i chciałem się przenieść w lepsze warunki. No to szkoła obok pobudowali 275, ale salka mała. Potem pobudowali 280, to ja biegałem i przyglądałem się, salka mała. No i zaczęli budować na Żuromińskiej szkołę. No salka trochę większa, bo 24 metry. Nie, 28 metrów. No i postanowili naszą szkołę zlikwidować, a nas wpuścić na Żuromińską, no, do nowej szkoły. I w nowym środowisku, no niestety, boisko ładne, ale gliniaste. Co zrobić? To załatwiłem forsę 250 tysięcy złotych. Przelali mnie znajomi na komitet rodzicielski. No i firmę znalazłem, że zrobię, ale trzeba ściągnąć tą warstwę tej ziemi. Jak pan załatwi to. No i córka na taczki wywoziła, bo w tym czasie, kiedy żeśmy na Żuromińskiej pracowali, zaczęli budować na balkonowej szkołę z basenem. Szkoła o po prostu trochę innych parametrach, innym kształcie budowy i tak dalej. No i w pierwszej, jak to mówię, planach chcieli przenieść liceum Starchomina 46 do tej szkoły i tam liceum zrobić. No ale znów zacząłem chodzić, to ja mówię, słuchajcie, liceum jak wyjdzie, to sportowo raczej pociechy nie będzie. Dobrze by było po prostu szkoły sportowe albo z klasami sportowymi i tak dalej zrobić. No i okazuje się, że władze dały się przekonać. To była pierwsza szkoła sportowa w tej dzielnicy? Szkoły sportowej tu żadnej nie było. No i potem do tej szkoły, żeśmy, jak to mówię, z balkonowej na Żuromińskiej przenosili, na piechotę przenosili. I tam tą piłkę ręczną już po prostu rozwijało się już na wyższym poziomie, bo i mistrzostwa i Warszawy z klas młodszych się organizowało i turnieje i tym podobne. I z tej właśnie szkoły wyszła Zienkiewicz, wyszła Gniedziu, Karmen, potem i tam Chomka, nie Chomka i tam. Najwyższy etap to było Mistrzostwo Polski. Dwa razy czwarte miejsce. 76 rok. Poznań. No, ale przy tej szkole jednocześnie i basen. Ale basen jeszcze nie był wykończony. No i teraz historia. Basen ma być przy szkole. No i basen został oddany nie w 76, a rok czy dwa lata później, bo jeszcze został budowany i zostałem dyrektorem pływalni. Basen, który został otwarty, był tylko dla szkół. Do zawodów nie nadawał się po prostu, bo specjalnie był zrobiony 5 cm krótszy, nie 25 metrów, tylko 24 i z groszami. Żeby po prostu nie angażować
ogólnie na imprezy sportowe, bo wtedy zawody i wtedy no niestety już wykorzystują nie dla młodzieży, tylko dla, jak to mówię, innych celów. Całe nagranie relacji pana Wiesława Brengosa znajduje się w Archiwum Historii Mówionej Muzeum Warszawskiej Pragi. Szukaj nas na Muzeum Pragi.